Jak masz na imię? Marysia. Amelka. Mam na imię Dominika. Angela. No i co wy tutaj, dziewczyny, robicie? Bawimy się i uczymy. No właśnie, jesteśmy tutaj w ramach ferii. Tutaj mamy panią dyrektor. Proszę powiedzieć na temat tych ferii, jakie atrakcje tutaj dla dzieciaków czekają? No przede wszystkim chcę powiedzieć, że po raz pierwszy zorganizowaliśmy te ferie. Tak, chcieliśmy sprawdzić, jak nam to wyjdzie i mam nadzieję, że udało się, bo patrząc na miny dzieci, jest w porządku. Staraliśmy się, żeby każdego dnia były jakieś atrakcje, zaczynając od wizyty w schronisku, basen, leśniczówka. Praktycznie codziennie mamy jakieś tutaj atrakcje. Dzisiaj mają zawody sportowe, jak widać już są gotowi. Także nie było takiego dnia, żebyście się nudzili, prawda? Staraliśmy się, żeby był to atrakcyjny pobyt. Ze strony rodziców otrzymujemy informacje zwrotne, są chętni na drugi turnus, a jeśli nie, to już nawet pytają o półkolonie letnie. Myślę, że sprawdził się pomysł. No właśnie, co wy takiego ciekawego robiliście tutaj? Bawiliśmy się, graliśmy. A jakie zabawy najbardziej się podobały? Basen. A co na tym basenie? Pływaliśmy i się razem bawiliśmy. Aha. No a tobie co się najbardziej podobało? Mi się najbardziej podobały zajęcia plastyczne. I co tam robiliście? Torby robiliśmy, jeszcze rysowaliśmy, pióropuszcza, korony. Mhm. No właśnie, a co dzisiaj? Bo widzę przebrani wszyscy na sportowo, czyli będą chyba sportowe atrakcje. Będziemy mieć konkursy sportowe. A tobie jak się podobało? Na co, jaki z elementów najbardziej ci się podobał? Wizyta w schronisku. Wizyta w schronisku dla zwierząt, tak? Można było, co tam można było w tym schronisku? Psy i koty. Ale co tam robiliście? Oglądaliśmy psy i zawieźliśmy karmę i różne rzeczy. Czyli oprócz samej zabawy również pomagamy? Tak. Jak wam się podobało? Fajnie! Jeszcze raz, fajnie? Tak! Teraz wszyscy jak najgłośniej, ferie zimowe. Uwaga, 3, 4. Ferie zimowe!